Słuchajcie, słuchajcie. Bank Rezerw wyszedł, no już, no trochę jak to nagrywam, trochę już do końca tygodnia zostało, no chyba 4 dni. W każdym razie jest co ważnego. Ten napad jest dosyć drogi, więc jeżeli on nie zniknie po tym tygodniu, jest prawdopodobnie najbardziej opłacalnym napadem ze całej tej listy, więc tutaj jest najważniejsze, żeby jak rozgrywać ten napad. Jak najlepiej, jak to jest możliwe. Dwa przygotowania i finał. Karta do windy. Karta do windy to jest bardzo prosta sprawa. Jednakże no jednej rzeczy tylko potrzebujemy. Potrzebujemy oczywiście jakiegoś normalnego pojazdu, żeby się tam dostawać, więc... No ja oczywiście użyję opresora sobie. No i jedziemy do tamtego oczywiście miejsca. Miejsce to jest tylko jedno? Generalnie to... Nie, no tak, w sumie jest tylko jedno do tego miejsca. Więc trzeba się tam po prostu udać jak najszybciej, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe. Okej, jak już tutaj generalnie jesteśmy, to w tym wypadku najlepiej jest sobie wylądować na dachu. Z dachu generalnie możemy tutaj wejść przez drzwi. Chyba, że w zły budynek trafiłem. I chyba na to wychodzi, że tak, to jest zły budynek. Chyba. Może, nie wiem. Może czegoś nie czaję. Nie, dobrze. Czemu? Jest więcej tych budynków, bo nie mam kupionego może tego domu i dlatego. Nie wiem, ale wiem, że tutaj w każdym razie jak się wejdzie od góry jest możliwość wejścia, ale no, coś tutaj nie działa. No dobra, no. W każdym razie jest jeszcze jedna rzecz tutaj, która jest potrzebna do zrobienia. Która nam jest potrzebna, mianowicie tutaj możemy sobie przyciągnąć ten toporek. Ten toporek ma pewną rzecz do zrobienia. Jak go zanim go oczywiście, jak go zdobyć, nie? To jest jedna ze znajdziek w grze. Okej, co generalnie ten toporek powoduje? Powoduje ten toporek to, że jeżeli walniemy sobie gościa, dostajemy godmoda, nie? Tak można by to powiedzieć. Przez to, jak widzicie, no, mimo że prawie padłem, a jakbym od góry mógłbym wejść, no to oni się później trochę orientują. Ale pewno dlatego, bo nie mam tego domu kupionego i tak to wygląda. A jak widzicie, patrzcie, tutaj na tym godmodzie praktycznie są wszyscy zjechani, a to co potrzebowałem już sobie zebrałem. I po prostu mogę sobie stąd wyjść. Widzicie, no normalnie na spokojnie nie wychodzę, nic się nie wydarzyło. Okej, jeżeli chodzi o to miejsce, to tutaj generalnie sytuacja jest taka, że mamy zawsze jeden wóz, który jest po tamtej stronie. I tutaj możemy im zrobić na przykład taką niespodziankę. Jak widzicie, wszyscy pokonali jednym sposobem, więc szybko wchodzimy do wozu, zanim to wszystko wybucha, bo uciekać, bo jeszcze on wybuchnie i będzie przypał. No i dobrze. Oczywiście jak sobie wyjeżdżamy już tym wozem, to musimy oczywiście udać się w odpowiednie do tego miejsce. Tutaj mi niby nam każe jechać do warsztatu tuningowego, ale to jest kłamstwo, my nie jedziemy do warsztatu tuningowego, ale będziemy jechali trochę w inną stronę. I dobra, tutaj już mamy zaznaczone sobie lokalizacje. Która z tych generalnie najbardziej by nam odpowiadała, gdyż no są ich trzy. Jednakże tutaj generalnie odpowiedź jest dosyć ciekawa. Mianowicie możemy sobie wziąć najlepiej, wydaje mi się, że chyba ta może być. Ta może być dobra, ale to w większości nie ma chyba znaczenia, którą weźmiemy. Dobra, no i tutaj sobie wjeżdżamy, opuszczamy teren. Tutaj co do opuszczenia terenu, możemy wezwać jeszcze jedną rzecz. Jak tutaj mamy duże pojazdy, możemy wezwać sobie terabajta. To wam to pokażę, że jak mamy terabajta, to jak każdy, kto ma opresora generalnie, to może sobie go wezwać, albo nawet już przywieźć w to miejsce, ale to wiecie, jakbyście robili speedrun, to wam się to najbardziej przyda. I on się zrespił. Po tamtej stronie, o no to idealnie. Nie wiem, czy nie uzna, że już uciekliśmy z terenu, że oni już opuściliśmy. To już uznało. Ale generalnie ten terabajt też może nam posłużyć jako opuszczenie terenu. Tylko wiecie, to jest generalnie już bardziej taka speedrunowa taktyka, więc no, generalnie wiecie jak to wygląda, nie? Ale to też pomoże w tej misji. Dobrze, no to przejdźmy sobie do drugiej. Dobra, druga misja to jest skok do skarbca. W skoku do skarbca sytuacja jest dosyć prosta, można by to nazwać. Można w sumie, ale jednocześnie też nie, bo jest ta misja niestety najbardziej czasochłonna. No ale to zobaczycie w sumie dlaczego. Na samym początku musimy udać się na lotnisko, więc no wiadomo, najlepiej jest używać takiego pojazdu jak opresor, nie wiem, hydra, laser, wiecie, tego typu pojazdy. Żeby nie jeździć po drodze, bo jednakże po drodze będzie dłużej niż latając, nie, bo lecimy w prostej linii, a na drodze, no wiadomo, jedziemy jak są ulice. Dobra, dojeżdżamy sobie tutaj już do helikoptera. No niestety ci tutaj, co są policjanci, no nie są za przyjaźni, więc trzeba ich się pozbyć. Nie chcą nam pozwolić ukraść tego helikoptera na cicho. Teraz jak już mamy ten helikopter, co możemy zrobić, żeby troszeczkę zgubić pościg? Możemy wejść sobie w menu interakcji. W stylu to było. W stylu akcesoria i zakładaliśmy okulary. I to już nam spowodowało, że zmniejsza nam się pościg na dwie gwiazdki.
Poza tym idzie, będzie trochę łatwiej zgubić pościg, więc jak już mamy te dwie gwiazdki, no to trochę łatwiej będzie. Teraz w sumie lecimy w stronę terobajta, bo trochę tym terobajtem sobie zaznaczyłem, gdzie trzeba lecieć. Co prawda to nie był dokładnie plan, ale i tak on nam tam pomoże, bo w tamtą stronę właśnie lecimy. Dobrze, teraz kolejna rzecz. Musimy udać się na parking. I co na tym parkingu będziemy szukali? No, ja wam powiem, co będziemy szukali. Na parkingu szukamy tylko jednego samochodu. Szukamy niebieskiego kometa. Ja już go tam widzę. To jest komet bodajże S2. Kurde, ja trochę go jeszcze krzywo bierze. To jest generalnie ten o tutaj. Teraz jak się jeszcze tutaj byśmy przybliżyli, to tutaj jest jeszcze ręce widać, ale może jestem zbyt dużej wysokości i tego nie da się zobaczyć. Ale w każdym razie to jest ten. I teraz tak, niestety... O, masz trzy lokalizacje, do których można pojechać. Mi się w dwóch trafił, więc nie jestem pewien, gdzie są dokładnie wszystkie trzy, ale wiem, że są trzy w każdym razie. Druga rzecz. Musimy go śledzić. Niestety, albo i też stety, musimy za nim lecieć, ponieważ nie możemy dolecieć do jednej z lokalizacji, gdyż misja się uzna za nieudaną. Dlatego to jest najtrudniejszy... No, w sumie najtrudniejszy. Najbardziej czasochłonny punkt tej misji, że niestety, no, chłop nie współpracuje, więc, no, tutaj jest ten właśnie problem. Nie możemy niestety się oddalić, nie możemy go wykryć, nic takiego nie może być. Musimy używać niestety tego też helikoptera. Jak kogoś by zastanawiał, czy można opresora, nie, nie można. Musi być ten helikopter. W zasadzie nie musimy go gonić helikopterem. No ale w dalszej części misji nam nie będzie zaliczało, dlatego musi być ten helikopter. No i zanim sobie tam podążamy, oczywiście nazwijmy, że w miarę przyzwoitą prędkością, żeby nam nie uciekł. Tyle, nie? Chyba on będzie tam zmierzał do głównej lokalizacji, ale nie wiem, do pierwszej, która mi się wylosowała. Normalnie powiem tak, jestem taki sneaky, że nie da rady mnie zobaczyć nawet. A on jedzie do chyba tej drugiej, która mi się wylosowała, bo to ten będzie gdzieś przede mną, ten hotel. Dosłownie chyba teraz właśnie na niego patrzę tym. To jest chyba tamten hotel. To chyba mogę go wziąć, wyprzedzić już i tam stanąć po drugiej stronie tego hotelu. To będzie ten. Jeżeli dobrze oczywiście pamiętam, chyba że coś źle pamiętam. Ale jeżeli dobrze pamiętam, no to jest ten. I na pewno to jest ten, bo tu jest ten taki basenik. No to jedzie do tego hotelu. No tutaj będzie ten kierownik banku sobie wchodził. No i teraz tak. Musimy go oczywiście odnaleźć. On akurat lubi się chować w jednym miejscu. Tutaj już akurat odległość nie ma znaczenia, tylko że wiadomo, że trzeba sobie trochę się przybliżyć. W wielu miejscach... Nie, chociaż nie, tutaj mi się chyba nie trafi. Tu jest chyba pierwszy raz. O, chyba go widzę. Chyba będzie tu. No to jest ten. No i dobra, teraz tak. Jakie tutaj trzeba zrobić zdjęcie, żeby pasowało? Dokładnie takie trzeba zrobić zdjęcia. Jak oni się tam, nie wiem, tulą do siebie. Trzeba zrobić fotkę tego. Wychodzimy z tego aparatu. Wychodzimy sobie z tego aparatu i tyle. I co robimy? Opuszczamy sobie teren. I to cała misja. Niestety ta misja właśnie polega na tym, że niestety trzeba dużo sobie za gościem jeździć. To jest jej niestety największy minus. Jednakże ten napad, na przypomnienia, płaci dwa razy prawie że więcej niż tamte pozostałe. Co za tym idzie, jeżeli tamten zrobimy w 15 minut, to żeby się w miarę wyrównywało, to ten musimy zrobić w 30. My się wyrobimy szybciej niż 30. My się nawet damy radę wyrobić w 20. Jeżeli się uda, to nawet 20 damy radę się wyrobić. Za tym idzie, ten napad jest najbardziej opłacalny ze wszystkich. A to jest właśnie dlatego początek. Ale co prawda do najłatwiejszych nie należy z tych wszystkich. Ale jest najbardziej opłacalny. To prawda też trochę mówię, to jest trochę XZ, że napadamy na bank, który był w singlu. I ten bank w singlu to był praktycznie nie do zdobycia fortecą. Tak była opowiadana w fabule. A tutaj robiąc jakieś dwa przygotowania, nagle możemy wejść do tego banku, więc nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Może uznają dlatego taką rzecz, jaką gdzieś tam słyszałem, że nie wszyscy grają we wszystko i dlatego, nie? Ale ogólnie w sensie fabularnym w samym GTA to nie ma sensu. Jest on całkowicie bez sensu. Dobrze, jeżeli chodzi o zestawy broni, ja akurat bym tutaj wybierał sobie cwaniaka. Według mnie będzie tutaj lepszy do wyboru. I tak, ja akurat zacznę sobie solo, jednakże ten napad jedynym z warsztatu jest taki, że warto jest grać w kilka osób tutaj. Tu nie jest warto grać samemu, najbardziej opłaca się grać w kilka osób ten napad. Im większą ilość osób gramy, tym więcej z tego zarabiamy. Chyba bez premii to chyba 375 tysięcy można było dostać, ale tutaj pewny nie jestem generalnie tego. Nie pamiętam dokładnie liczby, więc tutaj napiszę, jeżeli się poprawia. I chyba za każdą osobę jest 25 tysięcy więcej, nie? A właśnie jako, że te napady są teraz na premii razy dwa, no to jeszcze więcej z tego dostaniemy, więc możemy naprawdę za ten napad sobie sporo zarobić. Jednakże, jako że gramy solo, no to robimy wszystko sobie.
sobie solo, nie? Tak generalnie. Teraz kolejną rzeczą, jaka tutaj jest, jak dojeżdżamy. Musimy sobie zaparkować samochód w żółtej kresce. Jak robiłem napad z randomami, to jeden nie dojechał, no i nie mogliśmy wejść do tego wozu. Nie zaliczała nam gra, więc to jest bardzo ważne, żeby zaparkować tam, gdzie jest to żółte kółko. W ogóle jednej rzeczy nie zrobiłem, nie kupiłem armoru. I też chyba przekąsek nie uzupełniłem. Nie, wszystko uzupełniłem, tylko nie kupiłem armoru. Okej, w takim razie niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, w każdym razie nieważne. Kolejną rzeczą, jaka tutaj jest istotna, jak sobie już zaparkujemy tym wozem, to niby wchodzimy sobie jako, wiadomo, pokojowo i tak dalej. Jednakże, jeżeli chcemy przejść ten napad trochę szybciej, musimy używać broni. Żeby pominąć, tutaj jest jeden segment, przykładania karty. Wtedy możemy zacząć biegać i w ogóle wszystko. Więc tutaj jest to bardzo szybko. I napad, generalnie hałas nie przeszkadza nam w tym napadzie, w sensie na wypłatę ani nic. Dlaczego? No bo nie ma znaczenia, co zrobimy, i tak mamy ten alarm i nie tracimy żadnej gotówki, tak jak w kasynie, czy tam, nie wiem, na Cayo Perico, jak dostajemy, nic takich rzeczy nie tracimy. Więc to też jest bardzo istotne, że możemy mieć sobie alarm i tyle, nie? I wywalone. Jak jesteśmy solo, generalnie resztą się tylko dwie kubki złota, więc sobie je po prostu pakujemy. Oczywiście sposobem z Cayo Perico, bo nasza postać się już nauczyła, jak to się powinno zbierać. W końcu się wyrobiła na tym wszystkim. Jednakże jaki jest też minus tego, że niestety trochę jesteśmy wolniejsi przez to, ale pewnie specjalnie zrobili, by być wolniejszym. Dobra, i tutaj nawalamy. Generalnie teraz w tym momencie respią nam się w skarbcu praktycznie jakieś 2-3 boty, więc tutaj już trzeba uważać na nich, żeby nam nic nie zrobili. Tutaj generalnie możemy, jak mamy inny zestaw broni, ustawiać sobie ten bombki, no to oni wybuchną po prostu. Ale że no, nie znam dokładnie wszystkich spawnów, to wam też nie powiem, gdzie trzeba je rzucać. Co za tym idzie, no to trochę jest bez sensu. Dobra. Tutaj widzimy, mamy pełno różnych pojazdów, którzy przyjeżdżają. I teraz tutaj właśnie zaczyna się najtrudniejsza część ucieczki całego po prostu naszego planu. Gdyż właśnie po prostu jest ich dużo, nie? Jak jesteśmy w czterech, jest troszeczkę łatwiej ich wszystkich ogarnąć. Jednakże, no, oni pojawiają się zawsze w tych samych miejscach. Co za tym idzie, możemy ich powoli po prostu wychylać, nie? Tak jak Izak tłumaczył w poradnikach swoich do CS-a, no, jak należy grać. Tak tutaj, wychylanie schodkowe. Wszystkich po kolei powalamy. Każdy po kolei dostaje. Każdy jest w tych samych miejscach. Trzeba na spokojnie wszystko tylko ugrać. Ewentualnie zawsze możemy im rzucić taką bombkę. Jak na przykład temu. Nie wiem, czy mu to wystarczyło. Prawdopodobnie chyba nie. Zobaczymy, czy się stąd wychyli. Nie, jednak wychyla się dalej. Jeszcze tutaj się pojawił nowy. Oni się generalnie respią, wiecie? To jest właśnie tutaj największy problem w tym napadzie. Tutaj się jeszcze chowa. Ale wiecie, tu musimy na spokojnie wszystkich ugrywać. Każdy na spokojnie musi dostawać. Dobra, tutaj wiecie, też musicie oczywiście pamiętać, żeby się przyklejać do ściany i używać przekąsek, bo jak nie będziecie tego robili, to was po prostu oni zjedzą. To jest niestety duży minus tego napadu. Po prostu samo wyjście z napadu. Ale wszystko inne jest tutaj już dobrze zrobione. I do tego trzeba tutaj na spokojnie wszystkich ubić. Bo wiadomo, trzeba wychylaniem schodkowym. Na spokojnie. Jak widzicie, wszyscy padli, został tam tylko gdzieś jeden koleś się chowa. On się tutaj chowa? No tutaj się chowa. O, tutaj się chowa. I możemy iść. Generalnie tutaj mamy ten wóz. To jest bardzo istotny w tym stracie. Tylko, kurde, nie zdążyłem włączyć przekąsek armoru. Źle to zrobiłem, wam powiem. Źle to ograłem. Dobra, jeszcze raz. Dlaczego? Ponieważ tamten wóz jest generalnie otwarty, ale może się też respić zamknięty. Może być różnie generalnie, jeżeli o to chodzi. Ale tutaj spokojnie, jak widzicie, ubijamy gości. Na spokojnie, wszyscy są ubici. I tutaj mamy wóz. Wóz nam się przyda do innej rzeczy. Też wiadomo, żeby po prostu uciec. Nie potrzebujemy naszego wozu, więc możemy go olać. Też w tym miejscu mogą nam się respić wozy botów, nie? Wiecie, tędy. Możemy tam iść tamtymi schodami i tu mogą nam po prostu boty przyjeżdżać samochodami. Tak jak tutaj widzicie, odjechał sobie jeden. Mogą sobie tak zrobić. Dlaczego nie potrzebujemy naszego wozu? To jest rzecz w ogóle też jeszcze inna. Chociaż musimy do niego chociaż wsiąść, ale no przynajmniej musimy, wiecie, przynajmniej sobie musimy czymś podjechać. Najlepiej z tamtej strony. Ale możemy też z tej, nie? Ale to nie jest istotne. Nasz wóz jedynie do czego nam się przyda w tym wypadku. Nam pokazuje strzałkę, jednakże my zmierzamy w innym kierunku. Jeżeli ktoś grał napady na kasyno, pewno zna już
pewno się domyśla, o co może mi chodzić. I tak, chodzi mi dokładnie właśnie o to. Jedziemy sobie na helikopter. Co jeszcze możemy generalnie zrobić, wiecie? Poza tym, możemy wezwać sobie oczywiście tego gościa. Ten gość nam pomoże. Generalnie też jest duża dosyć mapa tych, więc nie wiem, czy to jest najbliższe możliwe. Wiecie, w sensie, czy to nie jest najbliższe możliwe miejsce, gdzie respi się helikopter. Może jest coś bliższego. Tu nie mam akurat, jeżeli chodzi o to, dokładnej wiedzy na ten temat. W każdym razie wiadomo, że tutaj jesteśmy, nie? I też co nam tutaj może pomóc? Pierwsza osoba trochę pomoże, troszeczkę szybciej chodzimy. Jednakże to nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo generalnie, ale spoko. Generalnie mówię, tylko na tym padzie najgorsze jest wyjście. Jak już wyjdziemy, już jest prosto, nie? Jak wiadomo, im więcej osób jesteśmy, tym jest łatwiej, co nie? Jak widzicie, helikopter nam się normalnie pojawił. Pojawił się. Checkpoint jest? Jest, no. Więcej nie potrzebujemy, nie? Już nawet zaczynają nas powoli gubić, nie? Jeszcze to możemy co prawda walić w to, ale może się zgubią nawet. I co? I po prostu robimy to samo, co w napadzie na kasyno, czyli lecimy sobie do celu. Dosłownie, lecimy do niego. Tam ten bot nam też odciąga pościg, co za tym idzie, też nam się gwiazdka potem zmniejszy. Nie będziemy mieli 5, tylko 4, co za tym idzie, też trochę szybciej to ugramy. To prawda nie jest, wiadomo, wymagane, ale... Tak już dla jasności, że jest taka opcja, też można o tym oczywiście powiedzieć. No i po prostu sobie lecimy już do punktu. I tyle, nie? No tutaj już więcej rzeczy nie ma w tym napadzie. Poza tym, że oczywiście on jest najbardziej opłacalnym napadem z warsztatu, jeżeli oczywiście będziesz ugrywał ten napad do 30 minut. Wtedy ci się najbardziej on będzie opłacał. Ale prawdopodobnie go ugrasz szybciej nawet. Jak go będziesz ugrywał nawet w 20 coś ponad minut, no to masz odpowiedź, że on jest najbardziej opłacalnym napadem. To też czyni go jednocześnie najlepszym. No, jeżeli chodzi oczywiście pod hajs. Jednakże też nie czyni go najłatwiejszym, bo tylko tutaj najtrudniejsze w sumie jest tylko wyjście stąd. A tak to już właściwie jest tyle. No i oczywiście co do hajsu, no wiadomo, że najbardziej opłaca się ten grać napad, im większa ilość osób, tym lepiej, to tak, to jest wiadome, im więcej osób, tym lepiej. Tak już jak, czy w ogóle będzie się opłacało grać te napady? Wydaje mi się, że jak będzie na nie premia, one mogą już naprawdę walczyć z tym Sky Operico, ale to muszę sam jeszcze dokładniej sobie to sprawdzić. Głównie tylko i wyłącznie dlatego, bo ten napad jest zadany, nie? Bo on robi tutaj główną robotę. I możliwe, że właśnie dzięki temu napadowi, jeżeli go użyjemy w takiej godzinnej... Nazwijmy sesji, można walczyć z Sky Operico. Albo na mnie no będzie jakkolwiek miało sens wtedy to robić, nie? O tak można powiedzieć. Bo solo, jak widzicie, dostaje tak czy siak 540 tysięcy. To jest oczywiście całkiem dużą ilością hajsu. No nie będę mówił, że nie. To jest całkiem spora ilość hajsu. Ale im więcej jesteśmy, tym więcej dostajemy. Więc ten napad... No, warto jest ogrywać większą ilość osób po prostu. No i dobra, wczytało mnie sobie. Ale i tak widzicie, normalna wypłata z tego napadu to 300 tysięcy, oni zabierają sobie 10 tysięcy. To im idzie dla mnie 270. Co prawda jeszcze dostajemy z przygotowań po 10 tysięcy, więc tak naprawdę tracimy tylko 10 tysięcy na nich. Ale i tak, to nie? I tak to jest bardzo dużo. W każdym razie to tyle. Do następnego, cześć.